Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Gdy myślimy o Vaderze, to jedną z pierwszych rzeczy, jaka może nam przyjść do głowy, będzie jego zbroja, która przede wszystkim służyła mu jako system podtrzymania życia po otrzymaniu obrażeń podczas pojedynku na Mustafar. Jeśli chodzi o to, jaki został wybrany sposób ratowania życia ucznia Imperatora, zacząłem się zastanawiać nad tym, czy konieczne było zakuwanie go w zbroję, czy w potężnie rozwiniętej technologicznie odległej galaktyce nie istniała inna, lepsza możliwość uleczenia takich ran, ani żaden użytkownik jasnej lub ciemnej strony nie wymyślił, jak dokonać tego za pomocą mocy. Ciężko było mi w to uwierzyć, więc zacząłem przeglądać internet w poszukiwaniu materiałów na ten temat i trafiłem na dwa filmy na zagranicznym YouTubie poświęcone temu zagadnieniu. A w dzisiejszym odcinku chciałem zebrać to, co zostało w nich powiedziane i dodać jeszcze trochę od siebie. A jeśli wolibyście obejrzeć te materiały sami, to zostawiam wam linki w opisie. I dobra, nie ma co więcej przedłużać, przejdźmy do rzeczy. Oba materiały były podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła aspektu technologicznego, a druga aspektu mocy. I ja też będę się takiego podziału trzymał. Na początek aspekt technologiczny. Tutaj moją pierwszą myślą, która została też zawarta w obu materiałach, było wykorzystanie zbiornika z Bactą. Złoto 1 wiemy, że Vader posiada taki w swoim zamku na Mustafar. Nawet go widzieliśmy w tym zbiorniku podczas sceny, kiedy posłaniec przybył poinformować, że dotarł dyrektor Krennic. Więc skoro Mroczny Lord posiadał na własność taki zbiornik, to nie było żadnego problemu w tym, żeby mógł zażywać nawet codziennych takich kąpieli. Problem w tym, że Bacta była w stanie leczyć jedynie lekkie rany i nieliczne cięższe, jak na przykład złamanie kości, albo jak w przypadku Luke'a Skywalkera w epizodzie 5, wszystkie te obrażenia, które wynikły z jego odmrożenia na planecie Hoth. Także w tym wypadku nie wchodziło w grę zregenerowanie ani spalonych organów, ani odciętych kończyn. W takim razie po co Vaderowi był zbiornik z Bactą? Do czego mógł go wykorzystać? Odpowiedź jest prosta. Zbiornik z Bactą mógł zapewnić Vaderowi chwilowy odpoczynek od noszenia zbroi, a konkretnie jego opisują książki Rogue One Ultimate Visual Guide i The Art of Rogue One, które są takimi przewodnikami po filmie. Vader przebywając w zbiorniku medytował i po prostu dzięki temu odpoczywał oraz przez zamontowane okno w komnacie podziwiał widoki Mustafar. Noszenie zbroi dla Vadera musiało być bardzo dużym obciążeniem, więc nic dziwnego, że chciał chociażby na parę minut ją zdjąć i po prostu odpocząć. Niestety w tym wypadku nie mógł liczyć na nic więcej, także koniec końców musimy tą opcję odrzucić. Zostając jeszcze w temacie odzyskiwania kończyn, to w drugim z filmów padają propozycje albo sklonowania ich, albo wykorzystania lepszego rodzaju protez. I ja z klonowaniem natychmiastowo się zgadzam, że jest to niemożliwe, ponieważ oryginalne kończyny Vadera raczej spłonęły na Mustafar, bo albo wpadły do lawy, albo zostały podpalone, a ręka, którą uciął mu hrabia Dooku w ataku klonów, najprawdopodobniej już umarła, choć tego nie wiemy. O tyle w kwestii protez nie mogę przyznać racji, a przynajmniej całkowicie. Jak wiecie, nie jest to pierwszy, ani też ostatni raz, kiedy ktoś w świecie Gwiezdnych Wojen utraci jakąś kończynę. Dzieje się to cały czas. Za przykład możemy podać chociażby Maura, który w Mrocznym Widmie został przecięty na pół, a później, gdy jego brat Savage Opress w trakcie wojen klonów odnalazł go żywego, otrzymał protezy nóg, najpierw od matki Tazin przy uczyni siostr nocy z Datomie, a później od Mandalorian. I fakt, można by powiedzieć, że to nie są takie same sytuacje, ponieważ Anakin doznał potężnych oparzeń i można założyć, że w takim wypadku nie każda proteza mogłaby się nadawać. Ale moim zdaniem, skoro udało się stworzyć taką, która w minimalnym stopniu działała dobrze, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką protezę z czasem ulepszyć. A technologia z biegiem czasu się rozwija, co widać też i w tym przypadku, kiedy Luke w Imperium kontratakuje otrzymał nową rękę, która wyglądała tak dobrze, że gdybyśmy nie wiedzieli, że jest protezą, to byśmy nawet o tym nie pomyśleli. Wobec tego jedynym, jakkolwiek, choć bardzo mało sensownym wytłumaczeniem tego, dlaczego nie została użyta lepsza proteza, jest argument, który jest bardzo często podnoszony w kwestii zbroi Vadera, mianowicie to, że Palpatine postanowił swojego ucznia ukarać za przegraną w pojedynku z Kenobim i w ramach kary celowo zakłuł go w pancerz, który, nie oszukujmy się, nie był zbyt dobry. No i jeżeli to weźmiemy pod uwagę, no to wtedy mogę przyznać rację, że zamontowanie lepszych protez było niewykonane. Choć też nie uważam tego w 100%. Myślę, że Vader spokojnie w tajemnicy mógł załatwić sobie lepsze kończyny. Choć nie wiadomo, z jakimi wiązałoby się to finalnie konsekwencjami. I na tym możemy zakończyć część technologiczną. A jak się miała sprawa w kwestii mocy? Czy w świecie Gwiezdnych Wojen istnieje umiejętność o nazwie leczenie mocy? Otóż tak, istnieje i mogli z niej skorzystać zarówno użytkownicy jasnej, jak i ciemnej strony mocy, a jedynym warunkiem do jej użycia była wystarczająca potęga. I jeśli chodzi o zastosowanie tej techniki, to ona również nie dawała możliwości regeneracji tkanek, czyli nie było mowy o odzyskaniu kończyn, ale była w stanie leczyć obrażenia narządów wewnętrznych. I w tym Vader dostrzegł swoją szansę, żeby choć trochę poprawić swoją sytuację. Wegenak za pomocą tej techniki próbował uleczyć swoje płuca, po to, żeby móc oddychać bez maski, czego na ten moment mógł dokonać tylko i wyłącznie przebywając w swojej komorze hiperbolecznej, takiej jak na przykład ta, którą widzieliśmy w epizodzie 5. Niestety na jego nieszczęście, w wypadku ciemnej strony mocy, żeby ta technika zadziałała, Mroczny Lord jako paliwo napędowe musiał wykorzystać swój gniew i nienawiść. A w momencie, kiedy udawało mu się dokonać leczenia, bo faktycznie mu się kilkukrotnie udało i oddychał przez parę minut bez pomocy maski, ogarnia go wielka radość, że znowu może poczuć się jak prawdziwy człowiek. No i w konsekwencji tą siłę, dzięki której mógł użyć tej umiejętności, tracił i musiał ponownie albo założyć maskę, albo zamknąć się w komorze. Jednakże z czasem udawało mu się oddychać coraz dłużej, więc istniało pewne prawdopodobieństwo, że po wielu treningach doszedłby kiedyś do momentu, w którym byłby w stanie utrzymać ten efekt na naprawdę bardzo długi czas, a nie na kilka minut. Ale niestety te plany pokrzywała mu jego śmierć. Także podsumowując, Vader nie był w stanie uleczyć swojego ciała, mógł jedynie różnymi jakimiś sposobami poprawić troszeczkę swoją sytuację. I nawet nie chodzi mi tylko tutaj o kwestię, że próbował uleczyć swoje płuca, ale też próbował przerobić zbroję tak, żeby była mu choć trochę wygodniejsza, co mogliśmy zobaczyć w komiksach. Więc myślę, że gdyby Vader nie umarł w epizodzie 6, to prawdopodobnie w kolejnych latach udałoby mu się na tyle poprawić swój stan, że mógłby powiedzieć, że jest w miarę dobrze, ale o pełnym uleczeniu nie mogło być mowy. I to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem Vader mógł leczyć swoje ciało, czy nie. Po prostu podyskutujmy sobie trochę. Na koniec jeszcze chciałem podziękować Orzemu, który przetłumaczył mi te dwa filmy z zagranicznego YouTube'a i dzięki niemu w ogóle powstał ten materiał, także Orzej, wielkie dzięki. Oraz chciałem was też zaprosić na pierwszy odcinek z tej serii, czyli odcinek o tym, jak wyglądało Avengers Endgame w komiksach. Myślę, że wam się spodoba. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!